która trzecie miejsce zajęła gmina Małęczów. Małęczów, brawo! Małęczów i burmistrz Małęczowa Andrzej Cyk. Może właśnie tak na ten suprzyk, tak? Na suprzyk postawił, prawda? To. Gratulujemy, to dopiero prezent. Drugie miejsce zajęła gmina Poniatowa. Brawo! Brawo gospodarzy! Panie Kowal, pani burmistrz gmina Stefanek. Pięknie, zapiszcie w gabinecie, bezapelacyjnie. I piękny prezent pełen słoneczników. No tak a propos tego oczywiście słońca Poniatowej. I pierwsze miejsce, muszę tutaj powiedzieć, o czym zapomniałam na samym początku, że różnica punktowa jest naprawdę minimalna, ale przeliczaliśmy te punkty obiektywnie, sumowaliśmy, sprawdziliśmy wielokrotnie i różnicą nieznaczną. Jednak pierwsze miejsce zajmuje gmina, miasto, pan prezydent Uław. Drodzy Państwo, wychodzi na to, że za rok spotykamy się gdzie? Ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zechcieli nas oglądać. Naprawdę przyjechaliśmy do Was z wielką ochotą. Cieszymy się, że tu byliśmy. No i oczywiście cieszymy się, że dzięki patronatowi Radia Lublin ta pogoda jednak mimo wszystko od czasu do czasu się uspokajała. I mam nadzieję, już zapraszamy do Puław o objęcie patronatem. U nas naprawdę nie może padać. Chciałabym serdecznie pogratulować pani burmistrz Stefanek z wspaniałej organizacji. Postawiła pani bardzo wysoką poprzeczkę. Czeka nas duży wysiłek za rok. Serdecznie Państwa za rok zapraszamy, a wszystkich puławianów, którzy uczestniczyli w tej wspaniałej zabawie w Poniatowej, serdecznie dziękuję i wszystkim również swoim rybarom, którzy, z którymi miło było rywalizować w ramach turnieju krainy lecowych wąwodnych. I tu jeszcze jedno zdanie. Rok temu jeszcze nie widzieliśmy wszyscy, co to jest kraina lecowych wąwodnych. Dziś jest marka w województwie lubelskim. I chyba o to właśnie na wszystkim chodziło. Dziękuję Wam bardzo wszystkim! Szanowni Państwo, myślę, że czas, aby mieszkańcy Poniatowej podziękowali wszystkim gminom, które postarały się do nas przyjechać. To był nie tylko dla nas wysiłek, ale również dla tych gmin. Są gminy mniejsze, które nie mają aż tylu ludzi, takiego zaplecza, aby gdziekolwiek wyjechać. Ale pomimo tego przyjechali do nas i myślę, że te sześć gmin, które spotkały się rok temu w Nałęczowie, będą spotykać się co roku w innej gminie, aby zaznaczyć jeszcze raz, że jesteśmy krainą lesowych wąwozów i myślę, że nie będzie to kraina deszczowych wąwozów. Proszę Państwa, chciałabym bardzo podziękować również sponsorom, bez których organizacja tak dużej imprezy na pewno by się nie udała. Szczególnie chciałabym podziękować Bankowi Spółdzielczemu, który był największym naszym sponsorem oraz Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, które czuwało nad organizacją i porządkiem w czasie tych imprez. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam wszystkich Państwa do dopingowania nas w przyszłym roku w Puławach. Dziękujemy pięknie i to my dziękujemy naprawdę za energię, za radość, za to, że Państwo są cały czas, że dłonie nie bolą od trzymania tych ciężkich, mokrych parasoli. Naprawdę podziwiamy Państwa i dziękujemy, że Państwo są razem z nami, że uczestniczycie w drugim turnieju miast i gmin krainy lesowych wąwozów. Bardzo serdecznie dziękujemy, jest pięknie, konie znów się pojawiły. Być może to one przegonią deszcz i cały czas nieustannie czekamy na gwiazdę wieczoru, a już za chwilę na tej scenie zespół rockowy Soldier. Także zobaczmy.
Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Teraz jeszcze uściski. Nie ma goździków, ale są paczki pełne słoneczników. Ma farmę wojną, a w głowie. Bardzo przewidziany. Halo? Ja mam w kieszeni, ale już zaraz idę, bo już będę im pokazał. Nie można takich przez robić. 80, ale to jest. Długi odpoczynek ramię. Dobra, 80. Tak. Ile tam jest? Kukiz piersi.